sound full of myself a room, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. I'm sorry, baby. Cześć, tu Olivia. W dzisiejszym odcinku razem ze mną wybierzecie się na poszukiwanie idealnej ramoneski na ten sezon. Odwiedzimy 10 sklepów. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie uda nam się znaleźć tą najlepszą, zapraszam Was do oglądania. Ramoneska, inaczej kurtka motocyklowa, zaprojektowana przez Irvinga Scotta, w późniejszych latach wypropagowana przez zespoły rockowe, jak sama spolszczona nazwa wskazuje, ramoneska wywodzi się od nazwy zespołu Ramones. Dodatkowo, co ją charakteryzuje? Przede wszystkim materiał wykonany ze skóry w podstawowej wersji czarnej. Dodatkowo posiada zamek po boku, pasek na dole oraz charakterystyczne klapy z napami. Jest to taki stricte przejściowy element garderoby, must have, który wiele osób z pewnością ma w swojej szafie. Ja uwielbiam tą kurtkę i bez względu na porę roku po prostu ją noszę do wielu stylizacji. Jeśli dziewczyny szukacie jakichś ciekawych inspiracji na ten sezon, z jakimi trendami, z czym fajnym można ją połączyć, to koniecznie wbijcie teraz na mój Instagram, gdzie szereg inspiracji, propozycji stylizacji znajdziecie w zakładce o nazwie Ramoneska. Pierwszym sklepem, do którego weszłam, jest Bershka i powiem Wam, że wybór ramonesek tu jest naprawdę całkiem niezły. Oczywiście wybrałam ten model, który wydał mi się na pierwszy rzut oka najciekawszy. I tak jak w poprzednim odcinku o Mom Jeans, będę tutaj mierzyła ramoneski w tym samym rozmiarze we wszystkich sklepach. To jest 34XS, żeby mieć, wiecie, takie fajne porównanie. Ta ramoneska, powiem Wam, że idealnie odzwierciedla ten jakby klasyczny model ramoneski. Mamy tutaj czarną ekoskórę, mamy klapy, mamy pasek, mamy zamek po boku, czyli wszystko się zgadza. No ale teraz przejdźmy do rozmiaru. Powiem Wam, że ramoneska prezentuje się bardzo ładnie. Nie jest ani zbyt mała, ani zbyt duża. Co mnie zaskoczyło, a z czym zawsze mam problem, to długość rękawów też jest idealna. Dodatkowo śmiało do takiej długości kurtki możemy dopasować spodnie czy to z niskim, średnim, czy nawet z wysokim stanem. I tutaj słuchajcie, taka wartość dodana przy okazji tego modelu. Jak widzicie, ona z tyłu ma tak jakby imitację baskinki, co moim zdaniem jest trafione w punkt u osób, które chcą jeszcze bardziej podkreślić tą talię. To jest widoczne w szczególności z tyłu, ale z drugiej strony niestety jest tutaj też widoczne, że pasek jest wszyty, który de facto okazał się być zbyt długi, ma za mało dziurek i nie wiem, tu jakiś totalny fuck up, ponieważ nie byłam go w stanie w żaden sposób zapiąć. Ten akcent jest fajnie zrównoważony, ponieważ nie mamy tutaj nadmiaru takich srebrnych akcentów, jak to czasami bywa przy ramoneskach, że ta kurtka wygląda mega ciężko. Mamy tutaj wprawdzie dodatkowy akcent w postaci srebrnych zamków na rękawach, ale moim zdaniem to wygląda bardzo spoko. Dodatkowo plus też za to, że te klapy nie odstają na dekolcie. Też z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że ta skórka bardzo ładnie imituje skórę naturalną, dodatkowo jest bardzo komfortowa w noszeniu i na maksa mięciutka. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, aż nie mogę w to uwierzyć, ale naszą pierwszą ramoneskę w tym filmie oceniam jak najbardziej na plus. W talii whale chwyciłam też za taki bardzo klasyczny fason, ale w wersji ecru, dostępna jest natomiast w dwóch innych odcieniach. Co do samego materiału, powiem Wam, że on tragicznie imituje skórę, wygląda na bardzo sztuczny, co więcej, ta tekstura skóry nie jest taka jakby równomierna, co z pewnością widzicie na zbliżeniach. Ładne tutaj mamy srebrne akcenty, które fajnie się wkomponowują, ale mamy też akcent dodatkowy, którego nie było przy poprzedniej ramonesce. Mowa tutaj o skórzanych wstawkach na ramionach, które momentalnie poszerzają nam tutaj górne partie, więc musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, który fason jest dla Waszej sylwetki, w którym będziecie się czuć lepiej. Tutaj pasek bez zarzutu jest ruchomy, jak najbardziej się zapinam na dole, natomiast powiem Wam, że nie czuję się już w niej tak komfortowo jak w poprzedniej. Może przez ten sztywny materiał, może przez to, że jest troszkę ciaśniejsza na dole, a co za tym idzie, też odczuwam, że nie będę w stanie założyć żadnego grubszego elementu pod spód, czy to jakiegoś swetra, czy nawet grubszej bluzki. W sklepie Guess nie mogłam się zdecydować, chwyciłam za dwie ramoneski. Pierwszą w wersji czarnej z racji tego, że sama mam ramoneskę z tamtego sklepu, która super się u mnie sprawdza. Byłam ciekawa, jak teraz polecieli z modelami. I powiem Wam, że ta wydaje mi się w ogóle mega ciasna na ramionach. Z drugiej strony ma za długie rękawy, jest dużo dłuższa niż inne. I też jak ją zapinam, to gdzieś tam w biuście mi się ciągnie. Generalnie nie wygląda to zbyt dobrze. Co warto dodać, to że ta ramoneska wypada naprawdę bardzo drogo na tle innych.
innych, a nie jest wykonana z prawdziwej skóry. Co zaobserwowałam, nie mamy tutaj żadnego paska. Wydaje mi się, że został on zastąpiony większą ilością srebrnych napów. Po namierzeniu tego modelu w wersji jasno-pudrowo-różowej nie mogłam go nie wziąć do przymierzalni. Jak widzicie, ten fason jest taki typowo vintage'owy, oversize'owy, na pewno najbardziej ze wszystkich, które dotychczas mierzyliśmy tutaj na odcinku. Ma w ogóle dużo szerszy kołnierz, rękawki długości 7/8¾, coś w tym stylu. Generalnie jest szersza. Moim zdaniem prezentuje się to bardzo fajnie, ponieważ jestem wielką miłośniczką takiego luźnego stylu. Ten materiał jest dość specyficzny. Myślałam, że będzie wyglądał tanio, tandetnie i tragicznie, ale po założeniu taki casualowy outfit bardzo fajnie równoważy się właśnie z tym winylowym, połyskującym materiałem. Charakterystyczna rzecz to zamek sięga do wysokości piersi, nie wyżej, jak przy okazji poprzednich ramonesek, ale poza wersją rozpiętą możemy ją nosić także zapiętą. Moim zdaniem i w tej opcji prezentuje się rewelacyjnie. W sklepie Mango pokładałam naprawdę duże nadzieje, ponieważ to właśnie stamtąd pochodzi moja wymarzona ramoneska, która mi się dosłownie rozpadła po latach, tak często ją nosiłam. Tutaj chwyciłam za ramoneskę o takim typowo vintage'owym kroju. Jak widzicie, ona jest dopasowana na wysokości talii w pasie, ale jest mega szeroka u góry. Charakterystyczny fokus na rękawy, które są bardzo szerokie, powiedziałabym nawet bufiaste, zwężane ku dołowi, z takim akcentem w postaci paseczka z napem oraz zakładkami. Moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie. Z drugiej strony jest to zrównoważone w takich detalach, ponieważ nie mamy tutaj czy na klapach, czy z przodu jakiejś dużej ilości srebrnych akcentów. Kołnierz też wypada dość szeroko i powiem Wam, że ta skóra prezentuje się rewelacyjnie. Patrząc na nią mogłabym powiedzieć, że jest sprzedawana w butikach Yves Saint Laurent. I to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to na zabezpieczenie w postaci klipsa, które jest tak jakby podłożone gąbeczką. Jest to super sprawa, ponieważ często przy wbiciu tego klipsa pozostają jakieś defekty, a tego nie chcemy, dlatego jak najbardziej zwracajcie na to uwagę. Patrząc na ten model, nasuwa mi się stwierdzenie, że teraz w sklepach znajdziemy naprawdę mnóstwo ciekawych wariacji na temat ramonesek. Ta moim zdaniem prezentuje się naprawdę mega stylowo. Pod ostatnim odcinkiem pisałyście mi dziewczyny, żebym koniecznie odwiedziła sklep Medicine, dlatego wbiłam tam, chwyciłam za ramoneskę o bardzo klasycznym kroju. Jak widzicie, ona wypada na taką delikatnie dłuższą, ale moim zdaniem to jest idealna kwintesencja ramoneski, takiej klasycznej pod każdym względem. Zgadza się tutaj absolutnie wszystko, począwszy od fasonu, przez kolor, właśnie po jej długość i mamy tutaj masę takich ciężkich, srebrnych akcentów, zdecydowanie więcej niż przy okazji poprzednich modeli, co nadaje jej takiego fajnego charakteru i ciężkości. Jeśli chodzi o rozmiar, to jak najbardziej mi odpowiada. Pomimo tego, że ona jest dłuższa, jestem dość niska, to prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Materiał, z którego ta kurtka jest wykonana, naprawdę całkiem nieźle imituje skórę. Sądzę, że idealną kontrą do tej ramoneski z Medicine jest ta ramoneska z Cropa, ponieważ ona jest bardzo podobna, jeśli chodzi o fason, długość, całokształt do tej, którą mierzyliśmy przed momentem, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że ona jest niezwykle ciężka, wykonana z takiej grubej skóry, w ogóle trzymając ją już czułam, że jest na maksa ciężka, taki duży ciężar musimy w tym momencie na sobie nosić. Podszewka też jest sztywna, no i co więcej, odczuwam, pomimo tego, że tego raczej nie widać, że ta ramoneska jest mi zbyt ciasna. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tymi przeszyciami, pręgami charakterystycznymi na ramionach. Tego też nie widzieliśmy przy okazji poprzednich modeli. Te pręgi znajdują się też z tyłu na plecach, przez co materiał na plecach odstaje, w szczególności w momencie jej zapięcia. Generalnie średnio mi się podoba ta, jak ta ramoneska się układa. Też na brzuchu jest nadmiar materiału. Te klapy wydają mi się za krótkie, porównując z tymi wszystkimi elementami, które moim zdaniem tą kurtkę bardzo mocno przytłoczyły. Jedyną skórzaną ramoneskę w tym zestawieniu znalazłam, słuchajcie, w Massimo Dutti. Moim zdaniem ta ramoneska prezentuje się przepięknie. Można ją też porównać fasonem do tej z Medicine i z Cropa, ale zdecydowanie się od nich różni. Zacznijmy może od materiału. Widać na pierwszy rzut oka, że skórzana, w ogóle jak ten materiał się układa. Przy okazji tej kurtki z Cropa ten materiał był sztywny, odstał. Tutaj kompletnie tego nie widać. Moim zdaniem ten rozmiar też jest idealny. Wydaje mi się, że
śmiało mogłabym założyć pod nią coś pod spód. Dodatkowo ten pasek też nie odstaje w momencie włożenia w szlufkę, co niestety było widoczne przy okazji kurtki z kropa. Wielki plus za przepięknie układające się klapy tutaj przy dekolcie, ale przede wszystkim za ciemnografitowe akcenty metalowe w postaci zamka napów. Tego nie było przy okazji innych ramonesek, a moim zdaniem przepięknie się to zlewa właśnie z tym kolorem ramoneski, która de facto była też dostępna w innym takim rudawo-brązowym kolorze, też rewelacyjnym. Także myślę, dziewczyny, wpadajcie tam i zobaczcie, jak te ramoneski wyglądają, bo są naprawdę niezłe. I tak jak w ogóle rozumiem tą różnicę ceny pomiędzy tą ramoneską z Massimo, a ramoneską z innych sieciówek, tak nie rozumiem kompletnie tej różnicy 300 zł niecałych pomiędzy ramoneską z Massimo, a ramoneską z Guessa. W tym zestawieniu nie mogłoby zabraknąć ramoneski w wersji zamszowej. Jest ich teraz naprawdę cała masa w sklepach. Tą akurat mierzymy w sklepie C&A. Jak widzicie, jest w wersji takiej khaki. Dodatkowo, na co już na początku chcę zwrócić uwagę, ona nie ma jakiejkolwiek podszewki. Dodatkowo ma niechlujne zakończenia, takie wykończenia materiału. Widać, że jest to po prostu ścięte. Pomimo tego, że wzięłam ją w tym samym rozmiarze, ona wydaje mi się delikatnie zbyt luźna, ma w ogóle za długie rękawy, ale też co za tym idzie, jest bardzo komfortowa w noszeniu. Ten materiał jest mięciutki i osobiście uważam, że zamszowe ramoneski z imitacji zamszu rewelacyjnie sprawdzą się w takim cieplejszym, nawet powiedziałabym, letnim okresie. W Zarze też pokusiłam się o przymiarkę dwóch modeli ramonesek i pierwszą w ogóle wybrał dla mnie Dawid w odcinku, gdzie wybierał mi stylizację na randkę i na maksa mi się spodobała. Fajny, krótki fason, w ogóle patrząc na nią widzę tą ramoneskę, którą mierzyliśmy dzisiaj jako pierwszą z Bershki. 1:1 praktycznie. Różni się jedynie tym, że ta z Zary jest bardziej klasyczna, ponieważ nie ma baskinki. Drugą z kolei kurtką motocyklową z Zary jest ta z charakterystycznymi pręgami, przeszyciami na rękawach. Nie do końca to do mnie przemawia, nie jest po prostu mój styl. Znaczna różnica w stosunku do tej, którą pokazałam Wam przed momentem. Po pierwsze, ta ramoneska jest dłuższa, sięga mi do pupy, przez co też ta talia nie jest aż tak widoczna. No i te klapy nie odstają. Jak widzicie, ona jest zapinana na taki nap przy szyi i samoistnie te klapy po prostu nie będą się rozkładać, ponieważ ten fason jest już tutaj delikatnie zmodyfikowany. Też dodatkowa różnica, którą zauważyłam, to takie jakby paseczki ze złotymi klamrami po boku, które akurat moim zdaniem prezentują się całkiem fajnie. Jeśli chodzi o materiał, to jest bardzo przyjemny i naprawdę nieźle imituje skórę. Pora na nasz polski sklep Reserve. Słuchajcie, jestem zamieciona, jak ogromny wybór różnorodnych ramonesek jest tam dostępny, naprawdę do wyboru, do koloru. Ja chwyciłam za dwie. Pierwsza o bardzo wielgachnym kroju, pomimo tego, że to jest rozmiar 34, ramoneska sięgająca za pupę, o takich dłuższych rękawach, szersza w ogóle, na maksa komfortowa w noszeniu. Moim zdaniem prezentuje się rewelacyjnie, w ogóle jest wykonana z imitacji skóry, gdzie ta struktura jest widoczna. Przez to ona też wygląda na taką trochę znoszoną ramoneskę w stylu lat 80. Do mnie jak najbardziej przemawiają takie klimaty, plus za nieprzytłoczenie tego modelu ilością detali. Co mi się podoba, to ten akcent paseczków po boku, to jest jak najbardziej fajne. Dodatkowo założymy pod nią cokolwiek, nawet grubaśny sweter, więc tą ramoneskę oceniam naprawdę na przeogromny plus, jestem nią zachwycona. Z drugiej strony chwyciłam też za ramoneskę o klasycznym fasonie, ale w jak najbardziej nieklasycznej odsłonie. Mamy tutaj, słuchajcie, szary kolor, mamy zwierzęcą teksturę, mamy matowe wykończenie. W ogóle ta ramoneska jest bardzo charakterystyczna przez te akcenty i fajnie, że jest dostępnych na rynku tyle wariacji, przez co każdy znajdzie coś dla siebie. Co do samego fasonu, moim zdaniem ta ramoneska leży po prostu idealnie, też nie wygląda tanio. Wręcz przeciwnie, przez to matowe wykończenie jak najbardziej na plus. I z takich smaczków mamy tutaj, słuchajcie, między innymi zapięcie tego napa, przez co klapy nie będą odstawać w trakcie noszenia, a z doświadczenia wiem, że niekiedy bywa to po prostu problematyczne. Swoją drogą to srebro detali przepięknie komponuje się akurat z tym odcieniem szarości. Jestem naprawdę zamieciona. Dodatkowo, słuchajcie, w tym sklepie nie obyło się bez fuck upa i to takiego konkretnego. Jeśli, słuchajcie, jesteście ciekawi, o co chodzi, to koniecznie wbijcie na story, gwarantuję masę śmiechu.
Podsumowując dzisiejsze mierzenie, nie jestem w stanie wybrać jednej ramoneski, która wypadła najlepiej w tym zestawieniu, ale zależało mi na tym, żeby pokazać Wam tą różnorodność, z którą no będziecie musieli się zmagać, jeśli zdecydujecie się na zakup jakiejś ramoneski, ale uważam, że jest to bardzo fajne, że mamy taką różnorodność dostępną na rynku. Te ramoneski, które według mnie wypadły naprawdę bardzo źle, powiedziałabym nawet fatalnie, to ramoneska Stali Whale ze względu na słabą jakość tej ekoskóry i druga ramoneska Skropa, która generalnie prezentowała się bardzo, ale to bardzo ciężko. Reszta naprawdę trzymała poziom i cztery takie główne aspekty, na które musicie naprawdę zwrócić uwagę przy szukaniu ramoneski, to przede wszystkim imitacja skóry, materiał, z którego kurtka jest wykonana. Wszystko też zależy od tego materiału, czyli jak kurtka będzie się układać, jak będzie leżeć, czy posłuży Wam na lata, czy też nie. Drugi aspekt, długość. Jak widzicie, jest to niezwykle istotne w doborze ramoneski do naszej figury. Trzeci aspekt, o którym często zapominamy, bo mamy w zwyczaju nosić tą ramoneskę rozpiętą, to właśnie czy da się ją zapiąć, czy wiecie, nie czujemy się jakoś ściśnięci, czy jesteśmy w stanie pod nią włożyć jakiś sweter czy inną bluzkę. I czwarty aspekt to detale, które też wskazują na jakiś tam jej charakter, czy mamy, wiecie, ciężką ramoneskę z dużą ilością srebrnych detali, napów, zamków, czy wiecie, jest taka przytłaczająca, czy niekoniecznie, czy wygląda bardzo dziewczęco, ma jakiś akcent w postaci baskinki, czy może ma dodatkowy akcent skórzany na ramionach, który nam je poszerzy. Na to zwracajcie uwagę w momencie, gdy szukacie ramoneski, kierujcie się swoimi preferencjami. Ja z mojego doświadczenia radzę Wam udać się do jednego sklepu, gdzie wybór ramonesek jest ogromny. Weźcie 5 różnych modeli, poprzymierzajcie, poróbcie sobie foty i stwierdźcie, która jest idealna dla Was. Dawajcie też w komentarzach, jak obstawiacie, bo skusiłam się na jedną ramoneskę, którą mierzyliśmy w dzisiejszym odcinku, która wylądowała w mojej garderobie. Jestem ciekawa, jak bardzo mnie znacie, na ile. Wpadajcie też na mój Instagram, przypominam, że tam czekają na Was inspiracje ze stylizacjami właśnie z ramoneską. Ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa!